Dzień dobry ludziska, cześć, no ja z tej strony witam was i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Liu na legendarnym fotoborze Trzy Królestwa. Jak bardzo się cieszę, że udało się naszego no odwiecznego wroga w końcu pokonać, no i już nie ma pana Cao Cao Aka Kakao wreszcie. No ten wschód został jako taka zdobyty, ale pamiętajmy, że powstała nowa koalicja, raczej nam nieprzyjazna. Co prawda tutaj zobaczcie, nasz no, zioma, nasz sojusznik, broni tej flanki, ale tutaj ten sojusz może się umacniać i najpewniej umacniać się będzie. Pytanie, czy ten Tao Kian jest z nimi w koalicji, bo nie pamiętam, ewentualnie możemy, e, tak, oni też go, a nie, on jest w koalicji północnej. No dobra, pytanie, czy to jest koalicja, czy to jest sojusz. Nie wiem, nie wiem jak to sprawdzić za bardzo, ale mniejsza raczej Prędzej czy później go też na pewno zaatakuje. Dobra, cechy zdobyto, wyczerpanie, okej, okay. to jest nieistotne. Pytanie, co robimy tutaj, w tej sytuacji. No, może tam armię wysłać, sobie na wsparcie. I to obowiązkowo muszę tam armię wysłać. Tylko potrzebowałbym kasy na jeszcze jednego generała. I byłby to generał... No, nie wiem, lubię zielonych, wiecie co, lubię zielonych. Mieści. Nie, zielonego już mam. Dobra, to ja potrzebuję tylko podkonnicę. No i w końcu nie sprawdziłem, która jest, le jest lepsza. Wydaje mi się, że... Wydaje mi się że żółta jazda jest do walki w zwarciu, czerwona to są lansjerzy. No więc można by dla odmiany wziąć kogoś czerwonego, co nie? No i tutaj wykmić jakiegoś, jakiegoś dila, to weźmy sobie pana Lisiana, dobrze. I on ma, zobaczcie, tych, tych tutaj lansjerów. I nas interesuje oddział, boże, obydwa oddziały są do dupy. Powiem że ci są tańsi, a są kurczę lepsi, ja wam powiem. Serio. Kolera, czy mi się to zapisało? Poczekajcie, może mi się to nie zapisało, bo w takim razie, jak się nie zapisało, tak, mamy save z wczoraj wieczór, no to ja to wczytam i jednak zdecyduję się na żółtego wataszkę. No, myślę, że żółty będzie koniec końców lepszym wyborem, ale do tego potrzebuję jeszcze sporo pieniędzy. Sporo pieniędzy po co zapytacie? No, a po to, żeby zrobić sobie pełną armię i w trybie forsównego marszu dotrzeć pod miasto, by odeprzeć naszego. Nieprzyjaciela, nie, nie chcę utracić tej osady na północy. Jest już fajnie rozwinięta. No, Wolałbym ją sobie pozostawić. No i dobra, to ponownie od. Wiecie, klikajmy. No i i i i idziemy tutaj. Stajemy sobie na granicę. Zobaczcie, w tym lesie. No jest prawie 100% na to, że się uda zasadzka. Świetnie, świetnie. Ty, to w ogóle pokazałeś, że dwie tury zobaczcie, to zajmie. tak mi się poczekajcie, tak ruszył. Też dwie tury. To może jednak, jednak to przejdę. Nie, no to nie możesz, że dwie tury. Nie, no dojdę na luzie, zobaczcie, chociaż kurde. Nie, nie dojdę. Dobra, zróbmy taki myk. No i tak dojdę. Ewentualnie źle myślałem, mniejsza. Tak dojdę na miliard procent. No i teraz w dyplomacji komuś tam sprzedajmy nasze itemy. To jest nasz wróg obecnie, Juwam Szało. Właśnie, on jakoś mnie wyjątkowo nie lubi. No i mamy tą granicę. Dosyć potężną. On ma już obecnie ile komanderii? Nie, podejrzeć nie mogę. No to zagadajmy do Kongronga, on jest całkiem bogatym ziomeczkiem. Chłopie, chciałbym ci, uwaga, opędzlować zbroję mędrca. Mogę, nie jest jakaś wybitna, mogę ci ją sprzedać na luzie. Konia chyba nie chcę. Dobra, konia też ci, chociaż jest kurde fajny, wam powiem. Nie, tego konia czystej krwi sobie zostawię. I zażądam wysokiej, bardzo wysokiej zapłaty. Dobra, no to let's go, o ile Kasiora, zobaczcie, tyle za mało, o i ja bym chciał tak ty, tysiączka, tysiączka nie, proszę, jakiego tysiaczka, więcej, 1200, przepraszam, 1250, 1320, no, nawet za jeden item, całkiem fajną ilość sobie zarobimy, świetnie. Świetnie, 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 świetnie. No i 4200. To powinno wystarczyć na jakiegoś fajnego, żółtego generała. Ty jesteś nie najgorszy, ale wolę od razu kogoś z taką świtą fajniejszą i z wyższym poziomem doświadczenia, żeby mógł lepsze jednostki wyrobować. No to tego chłopa zatrudnimy. Mam nadzieję, że się nie będziesz chłopie mi tu buntował. Nie, nie buntujesz się. No i Tobie zaoferuję jazdę. A już pójdźmy w coś ciekawszego. Tylko tak, czy mi starczy? Mam 1700, no to na dwa oddziały tak naprawdę. To nie, to weźmy sobie na razie w tych tańszych. Ciach, ciach i jeszcze, dobra, no i ciach, ciach. I teraz, mając to, jeżeli taki tryb podpalamy, stańmy sobie pod miastem, bo ja tutaj podejść. Oj, chyba, wiedz, wydaje mi się, że stoi za daleko. Kurde, to może być ryzykowne, co zrobię. Nie jestem pewny czy złapię go w obrębie. Musimy stanąć ciut bliżej. Bo tak, jak teraz, chcia chciałbym tu wyjść naprzeciw, co nie. No to jest taki zasięg wsparcia. Oh, ale pech. Kurde, może jeszcze turo będzie mi komputer oblegał. Nie wiadomo, bo w teorii mogę ustawić się tak, by dokonać, zobaczcie zasadzki. No, no to zróbmy sobie zasadzkę w tym lasku tutaj. Ustawmy się. Do tego się jeszcze wiadomo zregeneruje. No i, no i jak komputer jeszcze jedno, który będzie mnie oblegał, no to będzie super. Jeśli teraz zaatakuję, to najpewniej dam radę i tak to wybronić, grając na mi No to tak czy siak będzie dobrze, będzie dobrze. Kasa lekko spadła. Ale nie ma tego złego, jest w porządku. Duniu. Szybko umowa. O! Możemy handlować z Lubejem na północ. Super! Dobra! O, i więcej kasy jeszcze zrobię! No to jest fajna wymiana. To jest fajna umowa. A on jest z kimś w sojuszu. A, on jest w tym sojuszu koalicyjnym. On jest w tej koalicji anty Yuan Shao. Jestem przekonany, że prędzej czy później tam wojna znowu wybuchnie, bo oni się już kiedyś bili. bili. No i najpewniej znowu jakaś tam właśnie nastąpi 2200. No i 600 patrzcie na turę. I teraz mam 5 na 5 partnerów handlowych. Duża, fajna ilość. No to tak, co możemy sobie rozbudować? Runan. W Runan mógłbym to ulepszyć i, i to ulepszy ludziska. To jest bardzo fajne. No i tyle na dobrą sprawę. To dojedziemy w to, że kolejny, to jest Gushi Osada z niewielkim granizonem no i bardzo podstawowymi jednostkami. Naszym armiom to nie będzie żadnego wyzwania. A taka propo. ja tu mam rzecz, która mi zmniejsza koszt utrzymania chyba tej jazdy. Tak właśnie, bo ona jest obecnie bardzo tania. Nie wiem też, czy nie zmniejszyliśmy tego jakąś technologią. Bo ja mam wrażenie, że ta konica jest aż za tania. Naprawdę. To nie jest tak, że 15%, ja tutaj wyczuwam jakieś 40%, co najmniej, naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. No to kończymy turę. No i co zrobisz, kolego? Uwaga. Zobacz, jak mi spadły te zasoby. Nie jestem fanem takich mechanik zasoby. Nie lubię, nie lubię, ale w trzech królestwach nawet mi się one podobają. Nawet jest gides. Dostanę tylko sms-ka. Poczekajcie. Mhm, odpisałem już. I koalicja stała się sojuszem wojskowym, czyli na pewno będzie komunikat. Aha, no dobra. No to to jest interesujące. Gong Zunzan napadł tą koalicję południową. Świetnie, super. No i Yuan Shao napadł Yuan Yao. No, dużo się wydarzyło. Bardzo dużo się wydarzyło. Wow. Ale na szczęście mnie te wojny nie dotyczą. Ja mam swój sojusz, myślę, że mój sojusz jest najsilniejszy, bo co? Ja jestem potężny. Ten ziomek na południu jest jeszcze potężniejszy niż ja, a ten ziomeczek liubiały jest. No taki też nawet silny. Te sojusze północne są, o niebo słabsze jak na moje. O, niebo słabsze. Dobra, wyczerpanie. Skipujemy te komunikaty. Budynki się już, zobaczcie, wybudował. Mam 2000 naturę, to jest dużo, a już będę miał łącznie dwie armie. to wygląda. Super. No i... Uff. Urcze. Nie wiem, czy to jest takie wartościowe. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko takie średnie. No i dobra, to teraz robimy. Dziki myk pod tytułem. Wychodzimy mu naprzeciw go, sąd przegońmy tak w ogóle. Dobra, wsparcie jest. Ja pozwolę sobie dać to chyba na automacie, wam powiem. Jakoś niespecjalnie mi się chce grać, rozgrywać tę bitwę ręcznie. Będą ciekawsze, a to jest taka bitwa złączonych armii. Nie, to wolę sobie delegować. No No i dobra. Tutaj straciłem dwa odzi ale żaden problem. I jest gitę z harducha, bierzemy kasiorę. Może ten język mnie kurde rozbraja. Ja ten chiński jest. O, Jest kozacki. Oj ojoj oj oj, zobaczcie. No. to jest kurde groźne. A wiecie czemu to jest jeszcze groźniejsze? Ja go muszę stąd przegonić, bo on dojdzie tutaj, a ten może mnie oblegać dwoma armiami. On może to zrobić bardzo teraz sprytnie. Komputer. Jakie powinien straty? Duże? Cholera jasna, Poczekajcie, mam wsparcie z miasta, jak to zrobię. Dobra, zrobię. Zobaczmy, czy to wypali. Bo jest bardzo ważne, by to zrobić. Bardzo ważne. To jest wręcz arcy nie da rady. No to mam jeszcze inny pomysł. Ciekawszy. Dowerbuję Tobie jakiegoś generała, bo chodzi o to, że jeśli ja go tutaj nie pokonam, to on tą sobie będzie oblegał, a tym dojdzie jako wsparcie. A jeśli on. on wtedy turze sam, samodzielnie nie dojdzie w trybie zwykłym. Dlatego weźmy to, dowerbujemy kogoś na szybko, I to będzie taki generał niebieski, po prostu w formie pomocy, uh -huh, coś takiego, jeszcze ci dowerbuję na hama, wiecie tych kuszników bardzo tanich, no i ty podejdź sobie gdzieś tak miszczuniu. gdzieś tak odrobinę bliżej i on nie może chyba uciec, tak on chyba uciec nie może i jestem w stanie na automacie to rozegrać przy małych stratach, dobra deleguj. Teraz już całą armię powinniśmy wyciąć, bo to jest drugi automat. Chyba armia nie może dwóch automatów przetrwać. Tak mi się wydaje. No trochę nas poginęło, ale nie ma tragedii. Dobra, no i uwaga. Porażka, porażka. Mogę sobie ciebie, chłopie, zatrudnić. Czy bym chciał cię zatrudnić? Wydaje mi się, żebym nie chciał. A, wypuszczę cię. Chociaż jak go wypuszczę, to on ucieknie z armią. Nie, no, wypuszczę, nie powinien uciec mimo wszystko, bo armia będzie rozwiązana. Jeśli nie. Tak, armia będzie rozwiązana. Dobra. No i teraz, chłopie, ty się cofasz tutaj w tempie natychmiastowym. Tych mi proszę usunąć. Musimy zarobić w tej turze bardzo dużo pieniędzy, naprawdę dużo. To jest cholernie ważne. Inaczej, no, łam nas dojedzie. Czy tak? Tych chyba nie potrzebuje. Możemy dwa oddziały zwykłych szermierzy, Bardzo w ogóle tanie mamy te jednostki. Ile ten debuff mi zmniejsza? Ten debuff o 30%. Aha, no dobra. No i was bym też zastąpił takim lepszym, ciekawszym wariantem. Z kolei kolega niebieski. No to na pewno trzymaj chłopie kuszników. Zamiast tej jazdy to samo też kusznicy. Tu niech to pozostanie. Ty, trochę się cofnij z tyłu. No dobra. No i na razie w tej konicy chyba zrezygnuję, bo i tak się w tej dłużej nie zregeneruje. Nawet możemy ich usunąć. Tak, w słuchajcie, sensie ich rozwiążę. A nie, teraz za nich nie płacę. A, no to nie, nie pomyślałem trochę. On myślał, że płacę za nich normalnie. No ba, mniejsza, zrób mi to na pewno. No i jest dobrze, jest dobrze. Jak tu się nie, nie czaje jakaś kolejna armia. No to nie powinno być źle. Ale dla nas ważniejsze jest zdobycie tej osady. Jest dużo ważniejsze. Nasz prezes swoją drogą awansował. Co by ci to dało? Fajne by ci to dało rzeczy. O, zobaczcie. To jest fajny bonus, jeśli jest szefem frakcji. A on jest szefem frakcji. Zmniejszy na to koszt wystawiania generałów. Chyba się dotyczy wszystkich generałów, mam nadzieję. No i musimy to sobie rozegrać ręcznie. Czy to jest osada, czy nie? Mało jest z tych bitew, Wiecie co? O nieumocnione osady. Trochę dla mnie jest to smutne, bo bym się te bitwy mimo wszystko toczyło przyjemnie. Kapitulacja: nie, no to rozpocznij bitwę. Szkoda, serio szkoda, ale to dlatego, że już komputer rozwija miasta na, na poziom z murami, a chyba te mini wioski. one nie mogą mieć w ogóle takie, takiego typu osady. Nie wiem, możecie w komentarzu napisać, jak to wygląda. Kiedy się pojawiają po mniejsze osady. Ale też to pomniejsze są irytujące, bo wiadomo wieżyczki, tylko łatwo się spalić jak macie artylerię, to w ogóle easy. Z samymi łucznikami jest też nie najgorzej. No, no i dobijamy pana Kong Cuo, Cuo, Kong Cu, Cuo. Dobra, kontynuuję oczywiście. I znowu piękna zima, taka zima w połączeniu z lekką mgłą, albo mi się wydaje. No i co, chore na kuszników, Może w ogóle ich edytować, bo Chociaż w sumie w tej armii nawet pasuje mi taki, taki deal, ale nie wiem, czy nie wolałbym większej ilości jazdy mimo wszystko. Może by to, byłoby to ciekawsze, rozsądniejsze odrobinę. Nie wiem. Dobra, raz, dwa i kolego, ty, trzy, idziesz tam, a wy z szefunciem na lewo. Zaczynam, oj, te, buszy, te buszy nie ruszyłem. No i ten jeden tak fałbowie, że w drzewie się skurde zrespił. Na kogo podstawmy? Delikatnie. No i wy macie jakąkolwiek sensowną jednostkę, czy to jest? Nie, to wszystko jest syfem. Te pomniejsze frakcje, które się nie rozwijają, z reguły nie korzystają z lepszych jednostek. Te elitarne. Jak cało, cało, jak powiedzmy Yuan jak Liubei, Liubiało, Sunge na południu, oni tak. Oni werbują elitę, tak. Mniej więcej od setnej tury. I to są naprawdę takie elitarne oddziały. Ci cesarscy strażnicy, albo ci gwardziści niebios, czy tam niebiańscy strażnicy. Ta hybryda, Piota, która ma halabarty albo glewie oraz. milcze dziade, ja teraz mówię! oraz łuki. No i co chcesz, kolego, duela z czasem z nami? Naprawdę? No dobra. No to może grać tą frakcją będziemy faktycznie grali podjazdy w zwarciu, bo wydaje mi się, że jesteśmy pod to zbustowani. Plus mamy specjalny oddział. Bardzo dobry, z naprawdę wysokim morale. To nie jest niezłomny, ale na no ciężko, żeby kurczę. Zwykła jest była niezłomna. Są oddziały jednostek niezłomnych. Najczęściej są to chyba zwykli. Czy cesarscy strażnicy chyba są? Strażnicy cesarscy, oni są niezłomni. <słyski> Fajne są te bogawędki, ale trochę głośne. Chociaż w sumie trzeba wiem czy głośne. No jak mówię, to wiadomo, że lekko zagłuszają, ale to nie muszę po prostu tak dużo gadać. Podczas nagrywania akurat wtedy mogę być przez ciszej w momencie, w momencie, gdy się rozpoczyna konwersacja, no i będzie nie najgorzej. Dobra, tu ich lekko obejdźmy od boku. W kusznicy wiadomo się ją zamęt, a przynajmniej powinni, ale widzę, że panowie, a wy to co na grzyby, to się przyszli, no właśnie, strzelać, cholera jasna. Okej, okay, włócznicy, lekko bym się cofnął do tyłu. I teraz tak, no, was muszę przedstawić jakoś na bok, na tamtych, a tu proponuję wjechać w jego strzelców i w jego generałów. Dobra, zaś rebusze, dwa oddziały, niech walą sobie w tych generałów. Tego, bo ten jest twardszy. Konk, ma do dupy morale, całkowicie. No i żarza piechoty. Dobra, ty stoisz, ty biegniesz tam troszeczkę dalej. Tutaj jest nie najgorzej. Pokażmy zderzenie piechoty. Fajnie, fajnie. Na kasie włączę interfejs, dla tych co nie wiedzą. Ja staram się te takie skróty klawiszowe za każdym razem powtarzać, jak robię serie odcinkowe. Ale no, na pewno wiadomo, są nowi widzowie i każdy to wie. Oj, 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 Weź mi z tego terbusza, kurde nie naparzę, bawal w tamty, bo są odseparowani. No i tu już wygrywamy, jeszcze możemy od pleców ich dojechać. Wróg ucieka, tchórze. Tak jest! Dobrze, bardzo dobrze. Ale fajna śnieżna bitewka, chyba już nie muszę się bardzo skupiać, wydaje mi się, że bitwa sama idzie fajnym torem, możemy oglądać. Przyjrzyjmy się polu bitwy z bliska. Takie mieczyki w ogóle ciekawe, kurde. No chiński oręż jest dosyć interesujący, <grym> najbardziej go kojarzę z Metina, tam wiadomo były te takie typowe chińskie bronie. Oj, ty bardzo obrywasz chłopie, ty się cofnij, nie, ty szefie lecisz tam dalej ich gonisz, ty mógłbyś pójść tam na pomoc, ty tutaj. Ty gdzieś skręć w bok i walczycie z włócznikami. Cofnę się i ponowię impet, obowiązkowo. Dobra, możesz nawet typu tam jeszcze im pomóc. No i w zasadzie jest po w porządku. Trebusze, walczcie teraz tego pajaca. Dobra, ty ścigasz tego, ty lecisz tam, ty gdzieś tu. Czy, czemu krzyknął Noyan? czemu się wydawało? Słyszeliście? Nojan! Coś mi tak zajechało takim Nojanem. Coś mi kurde zajechało. Ewidentnie, ty pomóż może... Tam mieli też jednostkę kuszników zwykłych. O proszę, najlepszych kuszników ma Kongrong i to są Furie Beyhide i Bechu. Oni mają 250 zasięgu. Bardzo mocni kusznicy. My też możemy z nich próbować chyba, z nich korzystać. Jak tylko opracujemy odpowiednią technologię. No, to żeby ktoś zginął? A to mówi do jednostek. Może do jednostek mówi. Nie wiem. Dobra, tak prezesie lekko się cofnij na tych lancerów milicji, tu idzie dobrze, trebusze wy możecie walnąć w sumie w tamtych, no i zaraz ich szarżą jeszcze dojadę, żeby nie było tego, niż łuczników chłopie, no te trebusze wam powiem, że kurde nie zbierają, ale wydaje mi się, że nie warto dawać tego standardu, bo z reguły mam dwa trebusze w armii, to wolę zmniejszyć koszt utrzymania, czy, czy takie rzeczy. No, Okej. Okay. no tu już wreszcie wygrywam. Teraz na plecy lecimy w tych włóczników. Nasza armia jest fajna, bo ją widać bardzo dobrze. Jest złota, jest żółta. Kurde, śmierzek. No, słychać ten ten koni. Prawda, bo to się, się, się chyba tak nazywa. Ten, wiecie, stukot kopyt. S stukot, może co jest ze Wymyślam. Ten dźwięk stukania kopytami o podłoże. To jest chyba ten tent. O ile dobrze mówię, no i mamy zwycięstwo. Dobra, więcej, gdyby nie potrzebuję. Możemy zakończyć. Zdecydowane zwycięstwo. Świetnie. Osadę zdobywamy, wroga się pozbywamy. Południe mam chyba zabezpieczone, bo tutaj jest mój sojusznik. Sunże, sunże. Dobrze, że z nim ten sojusz się udało podpisać. Bardzo z tego się cieszę, naprawdę. Kurczę, świetnie, że tak to wyszło. No i żadnej jednostki nie utraciłem, a to muszę, o w ogóle równo tysiaczek, muszę tych elitarnych konnych sobie do tej armii dobrować, bo ci giną za szybko po prostu i są, chociaż ci też obrwali w tej bitwie, no może walczyli z włócznikami, no i dużo tracę tej tej przychylności cesarskiej, bardzo dużo, już mam no, tylko 70 zobaczcie, to jest już wam powiem no wciąż na plus, ale no póki mam powyżej, to jest ile, to jest 50, póki mam 60, to jest już jest gites, no nie? No i frakcja zniszczona Tong Yuri. To był ten? On się I tak nazywał? Wziąci. Ten Kongcu? No Go dobra. No i ta osada Guszy to, to jest spichle żywnościowy. Świetnie. Więc obecnie nasze państewko prezentuje się w sposób następujący. Zobaczcie, czemu takie w ogóle kolorki się dziwnie zrobiły niebieskie. Co to kurde ma być, poczekajcie. się jakoś to edytować? Jakoś tak się, się bardzo niebiesko zrobiło. Chwila, chwila, chwila. Co mi się jakiś filtr dziwnie odpalił? To chciałem. O, dobra, jest, jest, już nieco lepiej. Więc tak, na dole jest nasz sojusznik. Tutaj są wasale mojego sojusznika. No i tu się zaczynają już, powiedzmy, że nieprzyjaciele. Dobra, z Tobą relacje mam znakomite. Trochę spadają za zbrodnie przeciwko naszym sojusznikom. Jakim sojusznikom? O co chodzi? Ty masz sojusz przecież tylko z liu Ja się nie bijłem z Liu biało. Bardzo dziwne. No i Liu Liudaj tutaj, a ty ja się z Tobą bije w ogóle. Eee, to nie wiedziałem! A miałem z nim kiedyś handel! Ale nie, chociaż on mnie może mnie napaść. A ty jesteś w sojuszu, tak? Z nimi, czy nie? Tak, on jest w tym sojuszu. No dobra, bo rozumiem, że mam już wojnę z każdym tutaj członkiem tej, tego przymierza. Tak, jestem na G, GaO, Gaogan? Nie, nie z każdym, z Gaoganem nie mam, bo to jest Gongdu jakiś, jakiś jeszcze inny. No to pytanie, czy chcemy na razie z nim się dogadać? Chociaż w sumie? Nie! On raczej elitarnej armii mieć nie będzie. Dobra. Kasiory trochę mamy. 1500. Nie najgorzej. Możemy przemysł ulepszyć. Ja bym chciał sobie, o, właśnie, to ulepszyć i tą technologię opracować. O, bo jest zima. Czyli powiem w kolejnym turze, będę miał technologię. To się troszeczkę spóźniłem, ale nie ma tragedii. I możemy sobie to wszystko sympatycznie, no nie wszystko, ale większość rzeczy naprawić. Koniec tury. Dostęp wojskowy. Luby by chciał. Z północy koleżka. No, wam powiem, że nie jestem pewny, czy ja chcę z tym Sojuszem się dogadywać. Tak mówiąc całkowicie poważnie, bo ten Sojusz prędzej czy później będzie mi wrogi. Na miliard procent. Kurde. Kurde, nie wiem, te... nie, 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 no, no, no. Mi się ta kasa nie przyda. Ja cię nie wpuszczam, chłopie. Dobrze mu z oczu patrzy, ale się boję. No i on w turze kolejnej dojdzie. Dobra, mam granizę, mam armię bardzo pobijaną. Uuu, a to kto? Z Gong -Doo. No i ultimatum. Liu Bei oferuje nam pokój w imieniu Liu Daya. Skutkiem odmowy będzie wypowiedzenie wojny. Co? Jest coś takiego? Co ty mówisz? A, bo go zwasalizował chyba. A, no dobra, no to dogadamy się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak masz nowego wasala, czyli co? On już nie jest w tym sojuszu. Ciekawe, no świetna jest po prostu dyplomacja w Trzech Królestwach, no jest zarąbista. Naprawdę mi się podoba. Co tu się wydarzyło? No chyba musiał go ewidentnie zwasalizować. O Boże! Juan Yao to słuchajcie, długo nie pożyje i zaraz się misja wykona. Tak, zwasalizował Gaogana, Liubej i Liudaje też. No to Liubej się robi kurczę silny. Mógłbym też z nim się dogadać, ale niefortunnie. Ale niefortunnie. O kurde, ale piękny łuk! On jest w tym sojuszu konkurencyjnym. Wow, zobaczcie. No, te takie łuki, trochę mi zajeżdża łukiem mandżurskim, One miały bardzo takie długie, te gryfy. Bardzo długie. I one się charakteryzują długą, długością, długą, długością. No, no długim, długim naciągiem, bardzo długim. To na, na 33-34 cale. To jest fajne. Bo ja mam obecnie coś takiego, tylko że dla samych kuszników. A to generalnie dla jednostek dystansowych. Super. Bierzemy od razu, obowiązkowo. No i mamy radę frakcji, zdobycie, o przemysł, oczywiście bierzemy ten przemysł, słuchajcie, na ślepo, ja przemysł rozwijam, dawaj od razu, patrzcie nasz dochód, 2000, 3,5 koła, super, tylko mam już tę technologię, troszkę się spóźniłem, niestety, no dobra, no to coś innego zrobimy, chyba, że, nie, bo tam jeszcze miałem jedno do pracowania, bo mi zależało na tym, żeby odblokować, poczekajcie, żeby to odblokować, aby pójść tutaj, ale mogę sobie to zrobić w międzyczasie. A zobaczcie, kolejne 10%. Chyba że będziemy szli powolutku w kierunku lepszych jednostek, ale to jest 1,60. Nie, ja bym dalej sobie gospodarkę rozwijał, bo kasa nam się przyda. O właśnie, jaką mam korupcję? Bo może tą korupcję zmniejszymy? Pokaż mi to, mój dochód 12%, no to będą zaraz zmniejszył, czyli w teorii prowincja, jaka nam generuje 1600, traci z korupcji 8%. No to jest dużo. Wiecie co? Ja myślę, że już chyba tę korupcję zmniejszę poprzez opracowanie tej żółtej technologii. Dobra, zróbmy to. I teraz... no, 300 wy a korupcja... ty, co za skam? Jakoś chyba to inaczej liczy niż bym chciał, ale dobra. Nie ma lipy, nie ma lipy, nie ma lipy, twoja armia posiada mało zapasów, wiem. To tak. Co teraz chcemy z ludziska zrobić? Co teraz chcemy zrobić? Czy ja mogę między tymi jednostkami handlować? Powiedzmy, że przekażę ciebie, kolego... nie, chyba nie mogę. No, bo tak, ty masz terbusze, a ty masz liczniejszych kuszników. Wiecie co? Po ja tu nie wezmę konnicy i tyle? Tych dwóch tu wpakuję, a ciebie na razie odeślę sobie chłopcze, na południe. No i no, już mi zacznie oblegać w turze kolejnej, niestety. Szkoda, bo mi zabraknie tury, żeby się naprawdę solidnie zregenerować. Ale mam tyle strzelców. Mam też, na no, całkiem przyjemny granizon. Nie, no dobra, mały granizon. No, to ma Nie, dobranocową armię. W razie czego stąd? Wiecie, wsparcie ogarnę sobie, no i będzie dobrze. Teraz, 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 teraz. Taram, taram, Ja nie chcę tutaj tych zwykłych kuszników. Na pewno nie chcę. W ogóle, czy ja mogę tutaj sformułować tych elitarnych kuszników? Tak, o! Mogę. Dobra. No to tak, zamij mi ich na to miazdy. Chociaż to mi się zwiększy koszt o trzy stówy. Ale mam już, wiecie, dwie armie, taki dochód. Kurde, mogę sobie na to pozwolić, naprawdę na luzie, to może zamiast tej jazdy, o tutaj, w ten sposób, ciach, ciach i ciach, elita, no sama elita na dobrą sprawę, no i ciebie wysyłamy sobie gdzieś na razie na północ, tam idziesz, tu jest w porządku, dworzanin ma awans, no lekko oni mają, wiecie, tą sprzeczność z tym, tym ministrem jednym, no, niestety. Dobra, trzymaj to sobie. Moja żoneczko wspaniała. No i tak. Uwaga! Poprzyj niepodległość Wasala. To mógłbym zrobić, ale nie chcę. Podległość na pewno nie ma takiej możliwości. Zostałem Wasalem też nie da rady z Wasalizuj nikt nie chce. O dziwo, to mnie dziwi trochę. No mógłbym z tym przymierzem. Kurczę, północnym się dogadać. Czyli z... Oj dobrze, z chwilę chyba widziałem. Z Lubejem, ale obecnie Lubej nie chce. Nie, Lubej... A czemu to tak dziwnie się zrobiło? Lubej by chciał takiego deala zrobić. Joan szało, no wstępnie na razem by się zgodził. Nie wiem, czy tego razem mu nie utarguje przypadkiem. Tylko nie wiem, czy ma dużo przedmiotów, żeby móc go przekabacić. Wątpię, na samym koniu to nie da rady. A kasa ma za mało. No, trochę lipa. Trochę lipa. Ale w sumie tak. Tutaj to jest jakieś dwie tury. Dobra, no musimy to trochę szturmować. Nie. No i ruszymy na niego. Mhm. Okej. Okay. Więc tak, tobie to spada, ale już się uzupełnia, mam trzy stówy, to mi proszę napraw, świetnie, tutaj się buduje, nigdzie nam zadowolenie nie spada, chociaż w tej prowincji trochę, a czemu? Poparcie frakcji. Jakie poparcie frakcji? To chodzi o co? To chodzi o ludziska, nie, na pewno nie o tą mechanikę, o hard ducha. A, no nie, to, to, to jest coś innego, to chyba chodzi o cesarską intrygę, nie. A czymże jest poparcie frakcji? Kurczę, bardzo dziwne. Metu na przykład nie ma. Niezadowolenie jest po prostu zero. No dobra, niech obecnie zostanie. Muszę też w technologii pójść pod zadowolenie, zdecydowanie. No i Zhang Yang, można by z nim wojnę zakończyć. On jest w sojuszu też z panem Yuanem. I ten sojusz widzę, że się lekko uszczuplił o dwóch ziomeczków. No, nieźle, 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 nieźle. No tak, pytanie, czy chcę ten pakt o nieagresji podpisać. Ale już mam z nim pak na ingresji, z tym sojuszem Ljubeja. Bo wiecie w czym jest problem? W tym jest problem, że ja wal walczyć z nim będę sam. Może mam sojuszników, ale oni są na południu, oni mi na północy nie pomogą, mi cholery. Hmm. Wojny sojuszu, masz dwóch wasali, masz jedną wojnę prywatną. Chyba, że ja bym ruszył na koalicję Jana bajchu. Wydaje mi się, że to byłoby fajne, żeby napaść o tą koalicję, bo oni nie są silni. To, to jest taka zlepka jakiś leszczy ludziska, takich pierdół. Nawet nie wiem, czy mój sojusznik z nimi się nie bije prywatnie. Tak, on się z nimi bije, dobra, chyba. No to ruszymy się na nich, okej, okay. koniec tury. Koniec tury, ultimatum. Wang fanguet. ten co w ogóle wasalizuje? no dobra, no dogadamy się. To dobra wróżba. W przyszłości go napadniemy, ale najpierw zajmę się koalicją na wschodzie. Zobaczymy, czy w trybie marszu dojdę na północ. O! Panie Tao Kian, ale to nie jest twoja prowincja. Kolego! Kolego, zapędzasz się troszeczkę. No, i ci, ci się zajmą zachodem. Ten zachód Chin jest całkiem przyjemny. Też by tam zrobił jakąś kampanię wojenną na Dongcuo. No i lubię wasalizuje tego oto dziada. Dobra, biedny Jonaszał już traci, sojuszni traci tych sojuszników, bo stają się zwasalizowani. Ale wiem, że później komputer też chce się dać zwasalizować, jak, jak macie wyższą rangę. I to na luzie chce. Gdzie? Sabotaż. A, okej, okay, tutaj. Skandal na dworze trochę lipa. I co będziesz się buntował? Nie, masz awans, nasz generał zielony. No i Liu Yao zniszczony. Liu Yao był na wschodzie. Pamiętamy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Oblężenie blokady. Wiem, raporty dyplomatyczne tam mnie nie interesuje. Budynki. Trochę się tam zrobiło, postacie. No i rebelia. Rebelia będzie... O osadzie, która jest obecnie oblegana, ale no na szczęście nasze wsparcie praktycznie dojdzie na czas. Zobaczcie, jak się w ogóle szybko zregenerowałem tutaj. No, nawet nie praktycznie, dojdzie na czas tak normalnie. Super. Zobaczcie. Teraz go przegonimy. No, i będzie elegancja. Ciebie też no, mogę wysłać na, na pomoc. Zawsze się kawaleria przyda. I kolego złoty, no wybacz mi, ale, no, musisz sobie stąd ewidentnie pójść. O, to jest super, to jest super dla zielonych generałów. No właśnie, ja sobie idzie. Bo tego dobijać nie będę. Ja tu sobie stanę tak bezpiecznie. Ciebie mógłbym też tutaj wysłać i zrobiłbym tego deala. Właśnie, który jest lepszy? Ty masz poziom czwarty, ty masz poziom trzeci. Jaka jest wasza różnica? W ogóle pozbądźmy się. Tak, konnicy na pewno z tej armii nie chcę mieć. Pokaż mi, co ty tu możesz w ogóle werbować? Ty chłopie, a masz bardzo sympatyczny werbunek, dlatego to już masz bardziej dokładny. Ja myślę, że go usunę, bo ten już tutaj pasuje. Tak, ja twoją świdę, yy, przyjacielu, na razie wywalę, później z niej skorzystam, ale na razie jest mi niepotrzebna i wsiejmy sobie teraz pana żółtego. Dobra. No i dwie armie plus dochód na plusie i do tego dużo kasiorek. tak jeszcze, tak ogólnie mówiąc. Mianujmy Ciebie generałem dowodzącym. Znowu zmieńmy. Tak, żeby wiecie. Był fajny układ. No i powiedzmy, że. Aha, to nie mogę. Masz za mały poziom, żeby wyprowadzić elitę. Oni tam chyba wymagali szóstego poziomu, czy coś. No to w każdym razie poproszę tych gwardzistów. Gwardzistów i lecimy z rozwojem. Dobra. Tu mamy maksymalnie rolnictwo opracowane. Spichlerz, spichlerz. Nie, nie chcę. Ja wolę pójść sobie pod e, urząd okręgowy, <grymne> te nazwy, urząd okręgowy, ja pizgam. Dobra, to będę mógł zaraz wywalić, ale jeszcze nie teraz. E, co mogę tu ciekawszego zrobić? Mogę tam, przemysł polepszać. przemysł, mogę to ulepszyć. O, to są fajne budynki, bo presję zwiększają. No to ulepszę sobie to, pyk, pyk. No i już mnie za bardzo nie stać na, na resztę rzeczy, a ten bunt nie wyskoczy. Nie wyskoczy, wróg się cofnie. No, teraz zobaczymy, kurde, jak będzie walczył równy z równym. Oj, zobaczymy, 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 zobaczymy. No i kuszników elitarnych przerzucę do Armii Niebieskiego. Chcę, żeby ta armia była naprawdę elitarna. Jedynie czego nie zabraknie do elitarności, no to jakieś mocnej piechoty. I Zhang Qiang. Zhang Yang jest gdzieś tam. Nie wiem, gdzie on nawet jest. Ale zgaduję, że zostanie znowu zwasalizowany. Jestem wręcz przekonany święć, że to się wydarzy. Dlatego zawczasu Dogadajmy się i zażądajmy jakieś tam zapłaty. W razie wu, mogę go znowu napaść. A mniej wojen, tym lepiej. Tym jest, jest stabilniej dla mnie. Dobra, pięć stówek. Zawsze coś, zawsze coś. Czy ktoś by chciał wejść z nami w koalicję? Ja wiem, że te, ten, ten tutaj, kurczę, klient, by z przyjemnością chciał wejść. Zobaczmy, czy w ogóle mogę go zaprosić. Dong Cuo. Gdzie jesteś, panie Dong Cuo? No, halo, nie widzę go. Jestem ślepy? Tu jest Dongcu, on mnie nie lubi prywatnie, ale no, ten by chciał, ten by nie chciał, i on sam w siebie tego nie chce. No to spadek gruba się jeden, nie, nieszczęsny. W ogóle, co to oznacza? Są to, są to według nazwy umowy, według nastawienia, według względnej siły. W ogóle powiem że dla mnie to jest trochę nieprzejrzyste, te znaczniczki. Serio. Liu Bei jest ode mnie obecnie silniejszą frakcją. Gong Zun tak samo, a oni są w jednym sojuszu. O kurde. Ty, a to nie można zrobić jakiegoś deala powiedzmy, z tymi sojuszami czy coś? Nie, bo dostępu mu nie dam. No dobra, kto jeszcze byłby chętny, żeby dołączyć? Sądzę jest tak jak ja, prawie że silny. Ta okien ma już sojusz, to już większość frakcji ma sojusz. Bo powiem, że zbyt duży sojusz też nie jest zbyt wartościowy. Wydaje mi się, że ten mój, który ma dwóch sojuszników silnych i raczej lojalnych, jest jak najbardziej w porządku. No dobra, teraz tak nam spadnie. Ten bonus za pięć tur, świetny bonus. No, bez tych dwóch bonusów, myślę, że na turę będę zarabiał 100 maksymalnie, o ile, o ile nie widzę na zero. Mając te dwie armii, naprawdę. No, a jeszcze chcę, wiadomo, jednostki elitarne doprobować. Ale może mi na to finansów niestety nie starczyć. Cholera, no nie specjalnie mi pasuje ta ofensywa na północ. Poważnie, bym się dogadał i ruszył teraz na zachód, albo znowu na południe we wschód. Bo musiałem tę armię tutaj, tak czy siak, podesłać żeby się wybronić, i zobaczcie: Gongdu przegrał bitwę z Liubejem. A Mateng tu już się zbliżył pod stolicę. Liubej nakazuje, żeby ich wasal Wang Fangyue dołączył do wojny. Mhm, spoko, Liubej Zhang Chao zwasalizował. Co oni go tak wasalizują? Chwilejką on ma rangę. Niesubordynacja. O kurwica jasna. Na 20 tur. Ma takie zadowolenie, ale widzę, że i tak. U nas są ludzie lojalni. Pokaż mi, chłopie, jaką no, ty masz rangę. Ty jesteś markizem. No, no tak samo jak ja, chyba. Jestem, kurczę, zaraz będę księciem nawet. No to bardzo dziwne, że. Zwręcz bardzo dziwne. O! O! No dobra. Ja to podpiszę. Ja to podpiszę i ja się uda na wschód. Wiem, że troszkę mi to zajmie, zanim tam dojdę, ale nie, no, nie, nie pasuje mi ta północ. No słuchajcie, jak to, to państwu będzie wyglądało? Osobiście wolę, żeby ci to zdobyli i tyle. Chociaż jak już mam tu dwie armie. Poczekajcie, dobrze się zastanówmy. Mogłem pójść i to niby zdobyć, ale załóżmy, że coś mnie zatkuje od wschodu, no to państwo będzie trochę niejednolite. Ten Liudek, bym tego Liudaja zdobył, gdyby nie był wasalem, no to byłoby było o wiele łatwiej, bo by się przydało. Ale tak, na no powiedzmy, że Yuan Shao ma tereny, no tutaj to on. Nie ma jakoś wielu prowincji. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Muszę pomyśleć, bo faktycznie wydaje mi się to trochę takie... Urczę ogóle jak wam się to powoli regeneruje, zobaczcie. A bo te zapasy oni dostają debafa, chyba co, nie? Coś tu z tymi zapasami mi spadło. No, tutaj są na czerwono, czyli chyba się z nimi nie lubimy. Ja bym wszedł w wojnę z tym sojuszem. Chociaż tutaj mój ziomek nimi podbija. I to widzę, że mu to tak idzie całkiem zacnie. Dobra, lecimy na Ioana. Nie, ludzka, jak już tu jestem, mam wroga, lecimy na Ioana. Chociaż jeszcze raz, może się stanówmy. No ta północ najmniej mnie interesuje, jak już to bym poszedł na zachód, ale nie na północ. Cholera. No tak. Pokaż mi Sunje, Ty się bijesz z Taokianem. Bijesz się z Dongcuo, Wanglangiem i Chaiyanem. Czyli no tutaj się bijesz z nimi. No i najpewniej ci to może wyjdzie. No byłoby super zdobyć wybrzeże. Byłoby super tego Taokiana dojechać, ale ja mam dosyć, wiecie co, fajne możliwości przemieszczania się. W teorii dotarłbym tam w ile tur? Tak na logikę. Tutaj. No, w dwie tury. No to jest dosyć szybko. Dobra, pani Yuan, Wznowimy tę wojnę. Na razie. Dogadajmy się, kolego. Dogadajmy się. Nie ma co walczyć tak długo. Zażądajmy za to dużej zapłaty. Oczywiście musi mi zapłacić odszkodowanie. Za to, że kurde, wymusił na mnie stworzenie armii i odwrócenie tej armii na północ, która była już na wschodzie. Ale moim planem. O, w ogóle jesteś biedny, chłopie. Co jest? Masz jakiś item dla mnie jeszcze? Masz zbroję fajną? No to ja bym się tą zbroję, koleżko. Mhm. Uh -huh. Oj, 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 oj. Nie, zbroja jest bardzo obniża. Pakt o nieagresji też by dało radę zrobić. Hmm. Chociaż pakt o agresji nie chcę. A kiedy w ogóle masz relację z Lubem? To on ma, nie, to ja mam. A czy mogę zacząć jego relację z kimś innym? Powiedzmy, jakbym na ciebie zaznaczył. To Liubej lubi się zjuanszało. Aha, ja czuję, że ich coś już się połączyć, czyli raczej oni się lubią między sobą. Dobra, zróbmy tak. Zmniejszmy kasiorę. Podpiszmy Pakt nie agresji. Jak go sam nie zatakuję? Jak chce on mnie zaatakować, to niech on mnie zaatakuje. I co jest? Nie mogę? Inna opcja. Nie, nie, jestem to oczywiście. Dobra, czyli mamy pokój oraz podpisany pakt To nie nieagresy w ogóle. Wam teraz podziękuję za uwagę, bo już odcinek zrobił się wystarczająco długi. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebook i Discorda. Na razie hej hej.